Cześć, dzień dobry, witamy się z Wami bardzo serdecznie w nowym dniu. Nastawienie, jakie jest, każdy widzi. Ale jakby nie patrzył, zawsze razem. Zawsze dupka do cioteczki wsadzona musi być, bo inaczej się nie da. Także no, trzeci by się tu jeszcze zmieścił, jakby nie patrzył. Tylko moje plecy by już tego chyba nie ogarnęły. Prawda? Matunia, śpisz, co? Ci bardzo senna atmosfera. O, chyba kotku przeszkadzam. Kotku się zwzięło, zabrało i uciekło. Moi drodzy, dzisiaj mieliśmy się wszyscy spotkać na live o godzinie 8 rano. No i jakby nie patrzył, niestety, ale się nie udało z tego względu, że wystąpiły niejakie problemy techniczne. Wcale nie zaspałam. Wcale nie zaspałam, próbowałam kilka razy, ale tak jakby łączyło mnie na minutę i po minucie mnie z tego live'a wywalało. Więc stwierdziłam, że skoro już i tak wstałam, uszykowałam swoją kawkę w termosiku i tak dalej, no to szkoda nie wykorzystać tego czasu. No i odpaliłam live'a na TikToku. No i bardzo dużo, znaczy bardzo dużo, nie wiem czy bardzo dużo, ale niektórzy z Was mnie znaleźli i przyszli na tego live'a na TikToku. Tośka, zostaw obiektyw. Zostaw obiektyw. Tośka poluje na obiektyw, a Koko na Tośkę. Jakoś tak łańcuch pokarmowy się tutaj zamyka. Kokolinka, zostaw Tosię, noczoty. No i tak, także powiem Wam, że tak jakoś udało się to wszystko ogarnąć. Część z Was na tym live'ie była i słuchajcie, myślę, że lepszym pomysłem mimo wszystko będzie jednak ten sobotni live o 8 rano na TikToku, ponieważ tam technicznie jest to wszystko łatwiej ogarnąć. To też myślę, że takie małe zmiany, jeżeli Wam to nie przeszkadza, macie ochotę, to ja oczywiście Was zapraszam na tego TikToka. Postaram się pod dzisiejszym filmem w opisie dodać wszystkie linki, które są potrzebne, czyli link do naszego kanału. No w sumie to chyba tylko tyle jest Wam potrzebne, link do naszego kanału, jeżeli ktoś jeszcze nie jest TikTokowy, bo jeżeli ktoś z Was, jeżeli jesteście TikTokowi, no to spokojnie znajdziecie sobie Matylda, Koko i Matka. Nie ma najmniejszego problemu. Tam poznacie nas po naszych dziewczynach, bo nasze dziewczyny są w zdjęciu. Co ja dzisiaj w ogóle gadam? Nasze dziewczyny są na zdjęciu. Powiem Wam tak, rozpadało się, zrobiło się ciemno, burza i tak wszyscy siedzimy, walczymy ze sobą. Psy śpią, koty też spały, ale już się pobudziły. Kawy wypite już wiaderko i nic, nic. Zero efektów, zero rezultatów. Także bierzemy ten dzień jakoś za rogi, żeby go jeszcze chociaż trochę uratować, bo jakoś ciężko jest, wiecie. Ta-dam, ta-dam. Oczywiście szybkie zakupy były. W Action w dobrej cenie jest, chciałam powiedzieć papier toaletowy, papier do drukarki. Niecałe 15 zł, 14 z groszami. Uuu, kuchenko, cicho, spokój. A ja ogólnie zamawiam na necie, ale oczywiście skończył się niespodziewanie i trzeba było się tutaj wspomóc. Skończyły się również tabletki do zmywarki. Nie no, bo ja zaraz sobie te torby podgrzeję. I czekajcie. Są też takie wekrzyn. One są takie okrągłe, bez niczego. I powiem Wam, kiedyś wzięłam 3 opakowania tych tabletek, bo się po prostu pomyliłam, ale okazały się nie najgorsze, a są chyba w sumie złotówkę tańsze. Także jeżeli się pomylicie, to nie martwcie się dziewczyny, bo też dają radę. Natomiast dzisiaj wzięłam te i te były chyba najlepsze, bo ja już je miałam. Też ktoś mi je kiedyś polecił, ja je później kupiłam, wypróbowałam, dlatego dzielę się z Wami. One są już trójwarstwowe. Ja nie wiem, czy to widać. O, teraz chyba widać. I one są najlepsze. Nie bójcie się tego, że są kamienne, że się nie rozpuszczają, czy coś. Wszystko się rozpuszcza. Wszystko
jest jak ta lala, a kosztują 15 zł za pudełko. W pudełku jest 44 sztuki. Z tym, że ja nigdy nie wkładam tych tabletek do tego pojemniczka na tabletki, tylko ja zawsze wrzucam do zmywarki na spód. Robię tak od lat i wtedy te tabletki się rozpuszczają perfekcyjnie, naczynia się domywają perfekcyjnie. Także ja sobie wziąłam dwa opakowania tego. Także 88 myć jest. Poczekajcie. No i wzięłam jeszcze takiego Ajaxa, bo okna już nie wyglądają. Mam tu myjkę parową do okien. Mam ściereczki, to takie, mam tego wszystkiego od groma, ale powiem Wam, że to też musi być w domu, bo chociażby lustro gdzieś w łazience przelecieć na szybko, to jest jednak mimo wszystko najszybszy sposób. Kurczę, a ja nie wzięłam, miałam wziąć jeszcze jeden płyn i myślałam, że wzięłam, a nie wzięłam. I tu do łazienki takie coś na próbę. Widziałam nawet na innych vlogach, że dziewczyny tego używają, chwalą sobie. Ja powiem Wam szczerze, nie testowałam, nigdy tego nie miałam, pachnie bardzo przyjemnie, no ale wiecie, takie rzeczy to nawet jak jest nie najwyższych lotów, to i tak się zużyje, więc zobaczymy, będziemy testować. I powiem Wam, że dzisiaj moją uwagę, no już mi tu coś pociekło, że moją uwagę dzisiaj przykuły perfumy do prania w Action. Tam chyba były od 9 do 13 zł. Złotych, po 13 zyli. I powiem Wam szczerze, że nawet się zastanawiałam, czy by nie wziąć, bo ja lubię takie rzeczy, lubię eksperymentować, lubię jak pranie ładnie pachnie, chociaż też lubię prać w occie, czyli to tak jak zawieje, ale no były tak nijakie i tak jakieś te zapachy, że naprawdę powiem Wam, nawet nie to, że one były nieładne, tylko one były takie wręcz uciążliwe dla mnie. Więc tak sobie pomyślałam, że jakby to tak jeszcze fakt, chociaż to pewnie i tak, chociaż może się mylę, może ktoś z Was testował, ma te perfumy w takich niedużych buteleczkach białych i tam było chyba 3 czy 4 rodzaje, ale dla mnie te zapachy były takie naprawdę no, kompletnie niezachwycające. No jakby mi tak pachniał płyn do prania, to w życiu bym go nie kupiła. Na pewno. I tak stałam, zastanawiałam się i zrezygnowałam. Jeszcze oczywiście trzeba uzupełnić zapasy, bo już się wszystko wykrusza. I wyczaiłam sobie w CA takie, wiecie, moje różowe kolory, taką bluzeczkę. Bardzo milutka, znaczy to jest taka bluzeczka z feterek. Już nie będę dzisiaj mierzyć, bo mi się nie bardzo chce. Słuchajcie, tak naprawdę to czekam, aż przestanie padać, bo chciałam iść zobaczyć do chłopaków. Muszę jeszcze usiąść do komputera, bo mam trochę rzeczy do zrobienia. Wykonane z 78% wiskozy z certyfikowanych źródeł drewna, czyli skład 78% wiskozy, ale jest przemiła w dotyku. I no, ja lubię takie delikatniutkie, więc myślę, że będzie mi się to dobrze nosiło. No i co, dziewczyny, to by były całe zakupy, reszta jakieś pierdoły, a kasy znowu jak... Aj, lepiej już nic nie mówmy o tej kasie, bo ta kasia to jest chyba tylko po to, żeby... Wiem, że miałam wziąć ręcznik papierowy, jeszcze miałam sobie uzupełnić. A nie, kupiłam ostatnio, dobra, fałszywy alarm. To mogę iść przetestować płyn do łazienki, bo już lustro po prostu woła o pomstę do nieba. Kurczaki. Idziesz, Matunia? Chodź, siku, zrobisz. Nie da rady. Chciałam czmychnąć sama, ale przecież z tymi moimi dziewczynami, czy wy widzicie, jak ja jestem ubrana? Rano porozbierana, krótki rękaweczek, koszuleczka na ramionczkach, spodenki. No wprawdzie spodenki mi zostały, ale powiem Wam, że była u nas burza i to dzięki Bogu ta burza nie była jakaś taka mocna, ale tak lunęło, tak zdoiło i padało dość długo i powiem Wam, po tym deszczu już się ochłodziło.
Już się ochłodziło, dostaliśmy alerty o burzę, ale na szczęście, wiecie, tak nic złego nie było. No i powiem Wam szczerze, że przez te parę dni, co tak grzało i teraz jak ta temperatura spadła, nie wiem ile jest stopni, bo nie zdążyłam sprawdzić, ale człowiek naprawdę odczuwa tą różnicę. Odczuwa tą różnicę i to już tak naprawdę, naprawdę. No i co dzisiaj sobota? Sobota przeleciała jak zwykle. Jezu, te wolne dni to tak lecą, tak jak urlop, prawda? Ledwo zaczniecie, to zaraz przerażenie bierze, że niedługo się skończy. Idę właśnie zobaczyć tutaj do siana, bo ja je dzisiaj zostawiłam, żeby ono przeschło. A ono oczywiście zmokło po tym deszczu. Nie, tragedii nie ma. Tragedii nie ma. Ale a propos siana, czekajcie, ja Was sobie tutaj ustawię na sianie, bo tutaj obiecałam jednemu z nas oglądającemu. Kurczę, czekaj, może cię tu wsadzę w to siano. Tylko się czym? U. Dobra, stoicie. Jeden z Was zadał mi pytanie, ile ja mam tego, ile ja mam tych, nie, no wezmę Was do ręki, przepraszam, bel na zimę. Na razie mam 9 i to są duże bele. Zobacz, ja jestem wysoka, a one są tak mniej więcej mojego wzrostu. Widzisz, jak stoimy? O, tu może będzie lepsze porównanie. I na razie mam 9 takich przy 6 alpakach i obawiam się, że to jest mało. Bo tak z tego, co zauważyłam, to zużywamy, ja cały czas twierdzę, że jedną belę, natomiast sąsiad, który mi przywozi to siano, ostatnio z nim rozmawiałam na ten temat, mówi, że no jedna bela na półtora miesiąca i tak dalej mi starczała. Ale wiecie co, no jakoś mi to tak nie pasuje do obrazka. Wydaje mi się, że mimo wszystko jedną belę trzeba liczyć na miesiąc. Czyli do końca sierpnia mają jeszcze wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. Do maja powinno mi wystarczyć 9 tych beli. I w maju będzie trzeba się już rozejrzeć za sian, znaczy w maju. W maju to już trzeba będzie mieć z powrotem jakiś tam zapasik. Natomiast jak przywoziłam, bo sąsiad nie mógł mi podwieźć, coś tam się wydarzyło i przywoziłam tak w kostkach. Jezus, normalnie te moje dziewczyny. Matyl, Boże, Koko. Sorry, ale ja głos tracę. Natomiast jak przywoziłam właśnie w... Kokula! Kokula! I się zaczynają walki z powrotem. Mówię Wam, normalnie Koko to już przechodzi samą siebie ostatnio. Jak miałam kostki, to miałam wrażenie, ale to były małe kostki takie, to nie były jakieś ogromne. Jak miałam 20 kostek, bo tyle mi na przykład do busa się zmieściło, to było tak chyba na 10 do 14 dni u nas. No na moment, zresztą ja nie wiem, czy moje alpaki tak dużo jedzą, czy to jest tak standardowo. Zresztą no tak według tych wszystkich norm i prawideł, alpaki zjadają kilogram siana dziennie. Czy to jest prawda? Nie wiem, nigdy tego nie sprawdzałam. Nigdy tego nie mierzyłam. Nie wiem, czy to jest w ogóle mierzalne. Znaczy, jakby się uparł, no to by pomierzył, policzył. Kto wam tu zamknął? O matko. Wam tu się troszkę otworzę. Moje mruczusie kochane. Moje mrucusie. Klakson znowu dubskiem do nas wszystkich, w szczególności do mnie. Klunio tutaj zażera, Alwutek należąco, Oluś tam na swoim miejscu, a Miki znowu z tymi cudownie wyciągniętymi nóżkami. Widzicie, Szafir leży tutaj, ale on ma nóżki schowane, czyli on tak jakby jest w gotowości, żeby wstać i uciekać. Czyli nie jest taki wyluzowany. Natomiast Mikula ma tu swoje nogi. Ciemno, nie widać tych twoich nóg.
Czekaj, Miki, może z tej strony coś będzie widać. Tu są twoje białe szkarpety widać. I twój nosio cudowny. A to głowa? A nosio jest tu. Aleś się nawąchał. O. Dobra, już wam tu nie będę. A tu, proszę państwa, pojedynek trwa. Wiecie co? Dzisiaj tak stoimy z mężem i tak gadamy sobie, śmiejemy się ogólnie z tych naszych psów. I ja mówię tak. Boże, ja nie wiem, ta Matylda to jest taka grzeczna, że jak to było? Ja w każdym razie coś przeżywam, że jak to możliwe, że to Nowofunland i to Nowofunland. A, bo ja poszłam dzisiaj live'a robić, a to w tym czasie mała bździągwa opierniczyła mi kija do miotły, czajcie? I ja przychodzę do domu, a ta wylatuje z samym mopem w pysku. Podwórko będzie mopować, gwiazda. No i powiem wam, że... Hej, stop, spokój! O, Mati ją pokonała. Mati ją przygwoździła. Mati. O, małe się poddało. Mati, runda dla ciebie. Punkt dla ciebie, tak? To uważaj, bo to się szybko regeneruje, wiesz? Strasznie szybko się to wierzątko regeneruje. Ale Mati widać jest taka wkurzona, że to aż... No ale właśnie wracając do tematu, była taka akcja, że... Dziewczyny! Że ja mówię, Boże, ta Koko to aż... Oho, w coś przydzwoniły. A! Teraz we mnie. Hej, szoguny! Matylda, Koko! Hej, stop! Stop! Co to ma być? Co wy wyprawiacie? Co wy wyprawiacie? No ja się tu pytam. Mati, ty... Ale patrzcie, Mati wcale nie jest ten. Nie jest taka, że ten, że... Nie chce się bawić, tylko... widocznie Matunia odżywa przy Koko. No ale o czym mówię, bo w końcu wam dzisiaj nie powiem, żeby było jasne. No i tak... Czekajcie. Jak ja już sobie zasiądę, to ja wam wyjaśnię, o co mi chodziło w tym moim hamaczku. Chodziło mi o to, że tak przeżywam, że ta Koko taka, wiecie, psotna, niegrzeczna i w ogóle... A z drugiej strony tak tyle śmiechu, tyle, wiecie, różnych historii, sytuacji. A mój mąż mówi tak, a przypomnij sobie chatrę. A ja po prostu jakby mi coś szczeliło w łeb. Słuchajcie, chatra to jest nowofunlandka. Ona jeszcze żyje, dziewczyna już jest bardzo, to już jest taka staruszka wiekowa. Ale to jest dziewczyna, bo też suczka, Sunia, od której tak naprawdę zaczęła się moja miłość do Nowofunlandów. Ja czytałam bloga pani Ewy, która też była dogoterapeutą. Przez lata pracowała, chyba 20 lat, tylko i wyłącznie z Nowofunlandami. No i miała Aiszę, miała jeszcze jakieś tam... I to były takie właśnie psy jak moja Matylda, że wiecie, to wszystko było takie wyważone, zrównoważone. I to po kolei miała właśnie trzy takie sunie. Także ona... Cały czas pracowała, słuchajcie, z tym Newfem i odnosiła ogromne sukcesy w ogóle terapeutyczne. Czekajcie, może ja powinnam z tej strony... Jezu, jakie wy tu macie dzisiaj koło myje ze mną. Normalnie dostanę zawał. No i wracając do tej chatry. Boże, już tu jesteście. Ja myślałam, że się przed wami dobrze schroniłam. A to Matylda, tak? Matunia, no to ty to jeszcze tam pół biedy. To Matunia przyszła. I wracając do tej chatry, pani Ewa, no, trafiła chyba właśnie chatra, była jej czwartym Nowofunlandem. I wyobraźcie sobie, przyjechała do nich chatra. Chatra robiła taki tajfun, wtedy jeszcze żył mąż pani Ewy, teraz już nie żyje. Ale na przykład na blogu czytałam, wstaję rano, czytam na blogu, że chatra postanowiła liznąć trochę prawa i zeżarła mu wszystkie kodeksy prawa cywilnego.
bo on był jakimś właśnie tam prawnikiem czy adwokatem od prawa cywilnego. Następnym razem wymieniał filtr paliwowy w samochodzie, no i wiecie, rozłożył sobie, dziękuję za buziaczka, ale Jezus, mokre jesteś. Dziewczyny, idźcie wy już dzisiaj, bo ja naprawdę już coś dzisiaj to za dużo mi dałyście do wiwatu. Za dużo mi... Nie wchodź tam! Stop! Kokolina, nie! Chodź tu, do mnie, na hamaczek. Możesz wejść już do chłopaków, nie wchodź. Wyobraźcie sobie, że... Dzięki za powycieranie glutów w mój nowiuśki hamak amerykański. No i wyobraźcie sobie, że ten mąż filtr paliwowy wymieniał w samochodzie. Rozkręcił, co tam trzeba, już teraz nie pamiętam, jak to było, ale to było tak komicznie opisane. Odwraca się po ten filtr, a tego filtra nie ma, bo go chatra zeżarła. I tam było po prostu setki takich najdziwniejszych, ale takich sytuacji, że ja sikałam ze śmiechu, ja się tak ubawiłam i przy okazji tak zakochałam w tej chatrze, ale powiem wam teraz trochę rzeczy. Hej, koko! Koko, 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 hej, eurospoko, koko, koko, eurospoko, chodź tu. Kokunia, chodź dziewczynko, tam już nie idziemy, zostań. Zostań, tam nie idziemy. Chłopaczki chciały już odpocząć, zostań. Już o niczym innym nie marzą, tylko wiesz, tylko ciebie tutaj. Nie no, ja wam to muszę pokazać. Ja wam powiem szczerze, że to nie jest takie hop-siup. Zobaczcie. Tak. I chociaż przez kraty popatrzę jak w więźniu. No i teraz taka moja prywatna, osobista chatra mi się trafiła. I powiem wam, że rozwala system. Rozwala system. Ten pies to będzie kiedyś słynny. Normalnie będzie słynny. Ona już jest, ma takie pomysły, że powiem wam szczerze, że ja naprawdę dużo już przerobiłam z psami. Dużo tych psów miałam. Myślę, że jakąś tam wiedzę... Zostań. Koko, zostań. Chodź, idziemy. Nie no, nie poleżysz, człowieku. I po co mi był ten hamak? Chyba, że mi było szkoda. Kokula, idziemy. Dawaj. Chodź, idziemy. Właśnie hamaczek do matki. Właśnie hamaczek do matki. Tu właśnie pochuziamy się razem. Mogę się od ciebie odepchać? Zobacz. O, husiu. Boże, co wy dzisiaj wszyscy? Trochę się ochłodziło, już kichacie, prychacie. Wszyscy poprzeziębiani. Matko, na tym hamaku jest tak fajnie, ale wiecie co, ja tu muszę bez psów przychodzić, bo to nie zrelaksujesz się wcale. Koko, stop, nie wchodzimy tam. I tak będzie podchodzić, za każdym razem robić podchody. Nie no, nie wierzę, a ja jeszcze gdzieś klapki zgubiłam. Znaczy nie to, że gdzieś zgubiłam, tylko gdzieś tu, jak wsiadałam. A nie, są, nie ma tragedii. Ja tu muszę na ten hamaczek przychodzić bez tych moich pomocniorów. Czekaj, kokolinko, bo matce tu coś ciężko się zrobiło. Wiesz, trochę ci dzisiaj dupsko obrabiam i trochę opowiadam, jaka to ty jesteś dziołcha. Ty do klucha przyszłaś, co? Do klucha, a kluchu... Makarena i do przodu, mówię wam. Makarena i do przodu. Załamało się, dzieci, na chwilę. Wy chyba macie uczulenie na psią sierść, bo tak kichacie i kichacie, że to jest niesamowite. Moi drodzy, pożegnać się jeszcze chciałam. I wiecie co, tak mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec lata. Ja pierdzielę, jakie speedy. Matko Boska. Ale ja, że Matylda jest taka szybka, to ja bym, powiem wam szczerze, w życiu nie pomyślała, że to Maty jest taki Need for Speed. Maty, ty tak szybko potrafisz? Bo Koko, to ja wiem, że potrafi. Co wy macie za gile tutaj, Boże. Chodźcie, dziewczyny. Idziemy do domu. Moi drodzy, pięknie wam dziękuję za dzisiaj. Zapraszam was na jutro. Jeżeli jesteście TikTokowi,
to zapraszam na poranną kawkę na live na TikToka. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia. Cześć. Pa!